Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry z serii Project Playtime, dokładnie tak. Od kiedy ta gra tego wyszła, zacząłem ją instalować i skończyłem o 12:55 w nocy. No. Widzę, że tu już mój przyjaciel Skylord, jak i Dawid ją uruchamiali. No i pan Smolax, więc przyszła kolej i na mnie. Klikamy graj. Jeśli mi to ujdzie, to widzicie, jeśli nie, no to nie widzicie. To paliło się! Bron! Jest trailer, dobra. Widziałem go już, ale obejrzymy. Zareaguję tak, jak pierwsza zareagowałem. Mały Hagi Wagi jest. Ja mam 20 FPS, to będzie trwać wieki, może to pomijmy. No ogólnie to jest właśnie... Mob Games. Dobra, wait, czekaj. OBS-ie, możesz mi przechwycić całą grę, a nie tylko ekran. Play Fier. And welcome to your job as a resource extraction specialist. Now, first things first. As per your agreement, anything you do here, see, etc. is strictly privileged. You're never to share any of your experience here with anyone, in any instance, for any reason. Whether that be your closest buddy, your sister's boyfriend, or in a court of law. In short, just don't go spouting off about this job. Let's get started. Usually we'd have five other guys working with you to speed things up, but for training purposes, it's just you. Here's the job. You need to collect toy parts to make a giant toy. Get that giant toy on the train, then leave. There's a big pillar in front of you with three puzzles on it. When you solve all of the puzzles, the pillar will dispense one of the toy parts needed. Go ahead and get started. Ja wiem, co z tutorialu. Tylko pytanie, czy to skupujemy cały faktycznie tutorial, czy tylko to jego mówienie, ale chyba cały tutorial. Który mogliśmy przejść. Dobra, tak czy siak, no to on tu ogólnie pokazuje. Będziemy mieli trzy minigierki, żeby złożyć dużą zabawkę. Nie, będziemy mieli ileś tam minigierek, żeby stworzyć dużą zabawkę. Będziemy mogli umierać, ale umierając możemy się jeszcze wyjść z tej śmierci. I widzę, że macie grę za... Właśnie. Co się dzieje z tą grą? Po umarciu będziemy mogli jeszcze jakby wydostać się z tej śmierci. Nie. Dobra, więc tak my wyglądamy i teraz sobie wejdźmy w kostumizę. I dobra, skostumizujmy się. Jak chcemy wyglądać? To jest nasza postać, nasz ludek początkowy. No dobra, prawa łapka. Co, lol, jakie zarąbiste. No i to jest lewa. Już jest fajne, dobra, Tom. To jest prawa. To jest fajne. Dobra. Czapka. Lubię czerwony. Te ręce jak od tego Lego. Krapaki może mieć inne, co jest? Spodnie. Niech będzie. Nie mamy. Boże. Dobra, tyle. To jest nasza nowa postać. Nasz player, nasz gracz. Dobra.
Boxy Boo. Ale on jest sarą beast. No nic. Dobra. Nie mamy żadnych skinów, więc wyjdźmy już z tego. I teraz wejdźmy sobie w store. Co jest do kupienia? Red Mami. Hagi outfit. Ej, chciałbym. Dobra, jak? To coś, te. Nie wiem. Aha, za 12 minut to się zmienia. Sobie będę zawsze robił screeny, co tu było w sklepie. Wiecie? Tak. Teraz wejdźmy sobie do karnetu. Nie, to nie jest karnet, ale słyszałem, że gdzieś tu jest karnet. Dobra, tu chyba i... Jestem debil, nie, tu grab, percentage, skills. To będzie podzielone, dobra, a tu są codzienne takie rzeczy do kupienia. To gdzie tu będziemy mieć karnet? Box? Co to jest toy box? To jest karnet, dobra. Różowi Hagiuś. Co to jest? Kurczakiem można być. Ja. Popatrzmy sobie tu. Co tu jest? Jaki powalony Hagiusz, Łagiusz. Mogę go opuścić, nie? Nie ma obiecarki, a tu... Ale fajne łapy. Fajne. Ale ma milą kleks. Ja. O, zarąbista. Buxibu? A taki rusowy. Fajnie. Dobra. O, Buxibu. Lunch Buxi, Gold Hagi, Fedora. O, fajnie. Co to jest? Nie gadam. O, co? Śmiernica. Zarąbista. Tu jest Foxy outfit. Ej, UW. Cute. A. Kartonowy ten. Boxy był. Okej. Okay. Daddy Longlegs. Co? To on żyje? Red Hagi. Co jest robot Boxy? Jakie one są zarąbiste te roboty. O, White Hagi. Co my tu mamy dalej? Boxy. Świąteczny hub. Silver skin, fajnie. Co jest fioletowy ten? Chcę go. Purple Boxy Blue. Co tu jest? Black? Nie. One fajne metaliczne. Screen mamy, Outlooks? Tak. Beka. No ładna, śmieszna w sumie. Yocho je. Dobra, Gold Mami Long Legs, Ruby Hagi Wagle Zarumbisty. Ruby! O, zajebiste. Spaghetti. I jeden wielki klop z kuźwa. Ja pierdzielę. I na setnym poziomie Kiri Willy. Co? O, to jest obrazarka. Ciekawe, czy będzie dało się za kasę kupić tą kasę w grze. Rymuje, dobra. Dość tego sklepu. Przejdźmy się do samej gry. No, uznałem, że w tym odcinku to już będzie na tyle, więc jeśli chcecie drugi odcinek z Projektu Playtime, zostawcie 4 fabki w górę, a ukaże się... A ukaże się wam kolejny odcinek z Projektu Playtime. Do zobaczenia. Widzimy się jutro o 14:00, 18:00 Eluwina.